Monika Suder, zapraszam do rozmowy Echo 24. A moim i Państwa gościem jest pan Grzegorz Szczepaniak, dyrektor Legnickiego Centrum Kultury i organizator Satyrykonu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Witam. I o Satyrykonie właśnie będziemy rozmawiać. Czym jest Satyrykon? Bo ma sporą już 40-letnią historię. Tak, tak. Satyrykon to jest jeden z najważniejszych konkursów dla satyryków na świecie. Co roku przyjeżdża do nas w różnych paczkach, listach około 2500-3000 prac z całego świata, z 50-60 krajów. Oczywiście dominuje Europa, natomiast są też inne kontynenty, Azja, Bliski Wschód, Ameryka, jedna, druga. To jest około 600 mniej więcej autorów. W lutym przyjeżdżają do nas też jurorzy z całego świata i odbywa się bardzo żmudny proces wyłaniania zwycięzców, ponieważ to jest konkurs otwarty, czyli bardzo eklektyczny. Tam się wszystko może zmieścić. Czyli każdy może wysłać swoją pracę? Tak, nie trzeba być jakimś absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, żeby wysłać pracę? Nie, oczywiście. I co roku także takie prace amatorów są dostrzegane. Na przykład pan Koguciuk, to już jest wiekowy artysta, który nie ma wykształcenia, aczkolwiek sztukę pokochał i przysyła nam co roku swoje prace i bardzo często są zauważane i nagradzane. Także tak naprawdę może każdy. Można zrobić zdjęcie, jeżeli jest zabawne, to jest też szansa. Akurat ja swoją nagrodę zawsze autorom zdjęć dedykuję i przeznaczam. Można zrobić rzeźbę, no ale rysunek jednak dominuje i to jest ta sól i to, co najważniejsze w Satyrykonie. Kto został w tym roku nagrodzony? W tym roku zdobywczynią Grand Prix została wrocławianka, z czego się bardzo cieszymy, Magda Wosik, znana nam doskonale, powiem więcej, zaprzyjaźniona z Satyrykonem, pracownica wrocławskiego ASP, świetna artystka. I cieszy nas ta nagroda z wielu powodów, bo to jest trzecia dopiero kobieta, która dostała Grand Prix. Ale w ostatnich latach się to wydarza coraz częściej. No to tak, mnie jako kobietę tym bardziej cieszy. Nas również. Niedawno Agata Dudek dostała taką nagrodę. Ona była bodaj pierwszą kobietą, która otrzymała Grand Prix z Warszawy. Bardzo utalentowana również młoda dziewczyna, która w warszawskim ASP wykłada dzisiaj. Złote medale to jest warszawianin Staszek Gajewski, młody człowiek, podkreślam to, bo dla nas młodzi są bardzo ważni i cieszymy się tym, jako jeden z chyba z nielicznych festiwali na świecie, że aż tak dużo młodych ludzi do nas przysuwa swoje prace i swoje propozycje. Konstantin Wasiliew w drugiej kategorii, bo to jedna to jest taki temat tegoroczny, tolerancja, bo taki miał temat tegoroczny Satyrykon, a drugi to jest żart i satyra. Także Legniczanin od niedawna, Ryszard Kaja. Myślę, że osoby, które trochę mają wspólnego i znają rynek plakatu, doskonale znają to nazwisko. Ryszard Kaja przeprowadził się zupełnie niedawno do Legnicy, jest więc Legniczaninem, no i zdobył srebrny medal, bardzo się również z tego cieszymy. Tak, także tych nagród jest sporo, o tych najważniejszych powiedziałem. Jaka to jest satyra? Satyra artystyczna, tak? Tak, to jest taki taka trochę moja definicja, więc mam nadzieję, że nikt mi za złe nie będzie miał. Tak sobie wymyśliłem, że to jest taka satyra artystyczna, dlatego że to nie są takie rysunki z dymkami, które... Może pokażemy. Z zeszłego roku to jest album. Tutaj kilka takich... Katalog, tak. Katalog, nie album, konkursowy. Tak. Czyli laureaci zeszłoroczni, tak? Laureaci jest i najlepsze prace, które do nas... Czyli nie ma tu żadnych napisów, trzeba wszystko wyczytać z rysunku, tak? Na tym polega ta satyra. Trzeba je wystudiować trochę, bo czasem jest tak, że jak się spojrzy na rysunek, to człowiek się od razu uśmiechnie, ale jak przy nim chwilę postoi i się przyjrzy, to okazuje się, że to jest tak naprawdę kilkupiętrowy budynek i można po tych piętrach pobiegać. Na tym polega geniusz artystów, którzy do nas pracę przysyłają. A nie jest to taki kod kulturowy trochę? Oczywiście, że... oczywiście. Tu są bardzo silne kody. Satyra w ogóle, satyryką siłą rzeczy również, to jest takie lustro współczesności, zwierciadło, w którym możemy się obejrzeć, zobaczyć, on jest trochę krzywe, więc trochę zobaczyć nas właśnie w takim krzywym zwierciadle, ale to jest też taki moment, kiedy zatrzymujemy, robimy stop klatkę,
na danych latach. Kiedy się te 40 lat przegląda, my to teraz robimy siłą rzeczy, bo jest jubileusz, to okazuje się, że mamy piękną historię Polski, Europy, świata w tych rysunkach zaklętą. Bardzo specyficzną, bardzo wyjątkową. Jak mówię, troszeczkę zgryźliwą chwilami, na pewno z poczuciem humoru. I to jest jeden z chyba najważniejszych atutów satyrykonu, że to jest, że on zaprasza na wycieczkę po naszej współczesności, ale też po historii tej najnowszej. Żeby być satyrykiem, trzeba być wrażliwym, trzeba więcej widzieć? A ja myślę, że jedno i drugie i pewnie jeszcze kilka znalazłoby się cech. Trzeba mieć rzeczywiście dar łączenia faktów i wyciągania z nich czasem przewrotnych wniosków. W tym roku właśnie praca Staszka Gajewskiego, nie lubię opowiadać o rysunkach, bo lepiej je oglądać, ale tą spróbuję opowiedzieć. Staszek Gajewski narysował Chopina, który kopie fortepian i akurat w tym przypadku dopisał komentarz. Chopin playing piano. Oczywiście, że zabawnie, ale znowu jest to wielowymiarowe i można tu sobie bardzo wiele rzeczy dopisać, opowiadać, domyślać. Podobnie jak z pracą Magdy Wosik, Grand Prix, zresztą akurat te dwie prace do ostatniej chwili walczyły o to zaszczytne miano. Cieszę się z każdego zwycięstwa kobiety, ale cieszyłbym się też, gdyby Staszek Gajewski wygrał, bo to jest młody człowiek, właśnie to nowe pokolenie, na którym tak bardzo nam zależy. Czyli rosną dobrzy rysownicy, dobrzy artyści plastycy? No rosną. Trzeba było ich troszeczkę zaprosić do satyry, ponieważ satyra w ostatnich latach opierała się na tych tuzach. My znamy te nazwiska, to są kultowe nazwiska Mleczki, Sawki i tak dalej, i tak dalej. Państwo z całą pewnością kojarzycie tych ludzi i ich twórczość. Natomiast też jest prawda taka, że troszeczkę nam się satyrycy zaczęli wykruszać. I postanowiliśmy coś z tym zrobić. Pani Ela Pietraszko, która jest odpowiedzialna za stronę artystyczną satyrykonu, razem z nieżyjącym już profesorem Zygmuntem Januszewskim, wpadli na pomysł, właściwie pani Ela wpadła na ten pomysł, a Zygmunt go oprawił, takiego projektu, który się nazywa Skłonności do Ostrości. Skłonności do Ostrości to tak naprawdę przegląd tego, co w satyrze mają do powiedzenia studenci, absolwenci, doktoranci Akademii Sztuk Pięknych. 6 już się zaprezentowało, w tym roku 7 krakowska jako ostatnia. Mam nadzieję, że nie zamkniemy tego cyklu, ponieważ wzbudził... To uczelnie się prezentują, tak? Tak, tak. Uczelnie, oczywiście pracownie grafiki, ilustracji, te pracownie, które mają coś wspólnego właśnie, czy mogą mieć coś wspólnego z satyrą. No znakomite są te rzeczy, które oni robią. Pierwsza publikacja, pierwsza wystawa i pierwszy katalog to była najpiękniejsza książka roku 6 lat temu. Dostała ten zaszczytny tytuł na targach książki w Warszawie, więc zobowiązujące miejsce. Ale katalogi, które powstają, są fantastyczne. Te wystawy są zupełnie inne, są taką znowu wycieczką w przyszłość, bo pewnie ta satyra za kilka lat będzie właśnie tak wyglądała. I ten projekt dał nam to, czego tak bardzo chcieliśmy. To znaczy dał nam nowych, świetnych, młodych artystów, którzy zaczęli rysować, którzy zaczęli patrzeć na świat przez pryzmat właśnie satyry i przysyłać te prace do nas. To jest niezwykle ważne, ponieważ satyra żyje i to jest najważniejsze. Ciągle... Ale to jest też nagroda pieniężna dla tych młodych ludzi. To spora, bo jest po kilka tysięcy można zdobyć. Tak, no Grand Prix to jest 8 tysięcy złotych. Bardzo chcielibyśmy, żeby to była wyższa nagroda, większa. Natomiast no, takie są realia finansowe. Te finanse to jednak jest ciągle także w kulturze rzecz niezwykle ważna. Ale te nagrody są rzeczywiście dobre. Staszek Gajewski, młody człowiek, dostaje od nas 6 tysięcy, więc myślę, że godne pieniądze i na pewno mu pomogą. No zainwestować też w siebie. Oczywiście. W pracę. No on to robi, on cały czas inwestuje w siebie. Jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie, bo to niezwykle utalentowany człowiek. Nie chcemy go stracić z oczu. A proszę powiedzieć, komu satyrykon wbija szpilę? Oj, wszystkim. Satyrykon stara się zbijać wszystkim i równo, nikogo tutaj nie zostawia na boku i to dobrze. Szpilę satyrykonu właśnie dzisiaj się zorientowałem, że wymyśliliśmy 5 lat temu, 4 lata temu, 5. edycja w tym roku się odbywa. Niesamowite, bo wydaje się, że dopiero co pierwsza się odbyła. Szpilę satyrykonu to jest taki projekt dla tych, którzy rysować nie umieją, ale
podobnie jak satyrycy, rysownicy mają nastrugane, rysownicy mają ołówki nastrugane i nimi tam kują. Natomiast są tacy, którzy swoją postawą, z tym, co robią w życiu, swoją twórczością inną niż plastyczna, robią to samo, co nasi satyrycy, rysownicy. I tych chcieliśmy zauważyć i tych chcieliśmy docenić. Stąd ten projekt i szpile satyrykonów w kształcie damskiej szpilki. Piękna takie postumencik, statuetka, którą wręczamy co roku tym, którzy najbardziej naszej próżności i codzienności dali się we znaki. Jest specjalna kapituła, która wybiera tych zwycięzców późniejszych, ale najpierw nominuje, więc jeżeli pani pozwoli, państwo pozwolicie, to przeczytam, kto był w tym roku nominowany. Maciej Sztur, Kabaret Mumio, Piotr Bukartyk, same znakomite nazwiska, Mariusz Kałamaga, Robert Górski, Bartłomiej Misiewicz, Ucho Prezesa, projekt, który chyba wszyscy znamy, Szkło Kontaktowe, Mariusz Urbanek, Internetowe Memy, czyli nie człowiek, a zjawisko, Michał Ogórek i Wojciech Mann. I z tych wszystkich propozycji kapituła wskazała dwie zwycięskie. Pierwszą właściwie bez żadnego zastanowienia i właściwie wszyscy głosowali na Ucho Prezesa i Roberta Górskiego, bo to jest rzeczywiście fenomen. Uważam, że będziemy z każdym rokiem coraz bardziej doceniać to, co robi Robert Górski, bo to ma znacznie głębszy wymiar niż tylko taki komentarz tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje. On ma odważny do tego talent. Odważny projekt działający w internecie. Odważny projekt działający w internecie. Przypominam też, że Robert Górski wpadł na pomysł skomentowania tego, co się dzieje już wcześniej, za poprzedniej ekipy politycznej rządzącej, i wtedy jego premier haratał w gałę, pamiętamy, myślę, to wszyscy. No więc Robert Górski i Ucho Prezesa, a drugi człowiek, który jest też wyjątkowy w tym, co robi, Maciej Sztur. Maciej Sztur, który czasami zupełnie bezkompromisowo mówi, co myśli, a że ma bardzo często, jeśli nie powiedzieć zawsze, rację, dlatego myślę, że jest to wskazanie jak najbardziej na czasie i jak najbardziej zasłużona szpila. Ja słyszałam takie opinie, wyczytałam taką opinię, że satyrykon, dużym plusem satyrykonu jest to, że nie zapominają państwo o tych, którzy minęli, o tych, którzy nie żyją, o tych, którzy brali udział w poprzednich edycjach. Tak, powstaje na ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy taki deptak, galeria, aleja satyryków. Ludzi, którzy niestety już odeszli. Powstają piękne tablice artystyczne, które przez lata projektował Zygmunt Januszewski, a po jego śmierci wrocławski artysta Tomek Broda, który kontynuuje zresztą znakomicie i rzeczywiście nawiązuje do tego, co robi Januszewski, ale to też jest właśnie takie brodowe, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania. Czyli można powiedzieć, że taka parafraza, tak? To jest zaklęte w kawałku metalu twórczość tych ludzi. Naprawdę to trzeba zobaczyć, bo one są zupełnie wyjątkowe, te tablice. I wyjątkowe są to dzieła, bo naprawdę zaklinają, oddają to, co na przykład robił Kabaret Starszych Panów, to jakimi ludźmi byli Przybory i Wasowski. Czyli to, co robi satyryk, który wyciąga tę kwintesencję, tutaj została wyciągnięta kwintesencja tak pracy artystów, tak? Troszeczkę tak i zaklęta w tym kawałku metalu. W tym roku będziemy honorować Macieja Zębatego i Andrzeja Mleczka. 21 już mamy tych tablic, więc dwie kolejne 23 będziemy już mieli. Ale satyrykon to nie tylko rysunki. Państwo inne działania wokół festiwalu. Jest festiwal, zacznijmy od tego. Festiwal. Zawsze w czerwcu, ponieważ w lutym jest konkurs i go tam wtedy rozstrzygamy, ogłaszamy, kto wygrywa. Natomiast w czerwcu, kiedy jest ciepło i sympatycznie, zapraszamy na festiwal. 3 dni dobrej zabawy, naprawdę dobrej zabawy, znakomite wystawy, bo jest ich naprawdę sporo, i ta wystawa pokonkursowa, jej wystawy debiutantów. W tym roku też zapraszamy na wystawę grupy FECO. Grupa FECO, inaczej FECO, to jest taka międzynarodowa organizacja artystów festiwali satyrycznych. W Polsce niedawno zawiązała się grupa FECO, powstała też fundacja FECO Polska.
i ta grupa artystyczna po raz pierwszy się zaprezentuje. Tam są wybitne zupełnie postaci. Dostali za zadanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zostałem satyrykiem. Nic więcej nie powiem, trzeba przyjechać i zobaczyć, dlaczego zostali satyrykami. Ale grupa artystów, czyli to są rysownicy i fotografie, jeszcze... fotografowie. Jaka dziedzina sztuki, chciałam zapytać. To są głównie rysownicy, to są ludzie związani z satyrą, rysujący, ale jest też jeden fotograf, zresztą doskonale znany, pan Żybrutowicz, także myślę, że ci, którzy się fotografią interesują, również to nazwisko doskonale znają. Ale wizualne, sztuki wizualne. Tak, tak, to są sztuki wizualne i taka będzie też ta wystawa. To znaczy każdy z artystów kawałeczek siebie pokaże. Projektowali i pracowali specjalnie na tę właśnie wystawę, więc to będzie oryginalna wystawa, to nie będą odgrzewane kotlety. Więc a kiedy będzie można zobaczyć wystawę? Ją będzie można, to właściwie już za chwilę będziemy można zobaczyć, ale wernisaż odbędzie się, jeżeli dobrze pamiętam, 16 czerwca, czyli w piątek najbliższy. 17 czerwca kolejne wernisaże. 16 jest w ogóle wręczenie nagród, wielka feta. Rozpoczynamy też projekt Funny Food. To jest nowy projekt przy Satyrykonie, który ma promować Satyrykon. Bo pomyśleliśmy sobie, że najlepszym sposobem na dotarcie do wielbicieli sztuki jest żołądek, tak? Czyli przez żołądek do sztuki. Czyli będzie tak to śmieszne jedzenie, oj, tak? Będzie zabawne bardzo, jedzenie. Mam nadzieję, śmieszne jedzenie. Zaprosiliśmy legnickich restauratorów do projektu, więc w niektórych restauracjach będziemy mieli niecodzienne menu. Pewnie będzie można się troszeczkę przy tym menu pośmiać. Zaprosiliśmy food trucki, ale też takie nieoczywiste, chociaż te oczywiste również będą, no bo dlaczego ma ich nie być. Będzie debiut legnickiego piwa, bo kiedyś w Legnicy był browar, przez od wielu, wielu lat go nie ma, ale wraca i piwo debiutuje w Legnicy. Ci wszyscy wielbiciele tego złotego trunku, którzy cenią sobie gatunki tak zwane rzemieślnicze, powinni być ukontentowani. Oczywiście będą też rysownicy. No będzie wiele naprawdę wydarzeń, będzie scena. Ale będzie też śpiew. Będzie śpiew, oczywiście będzie koncert, będzie kabaret. Przyjeżdża na zespół Same Suki i od razu wszystkich, którzy się teraz przestraszyli, uprzedzam, suki to jest instrument. To nie jest nic innego. Same suki, same dziewczyny z Biłgoraju. Przewrotne, jak sama nazwa wskazuje. Przezabawne. Myślę, że warto się na ten koncert wybrać, a wcześniej posłuchać sobie w internecie, bo jest to możliwe, tych ich utworów. Rzeczywiście wyjątkowe, bardzo taka etniczna muzyka, ale naprawdę sympatyczna. Więcej tego grania będzie. No i myślę, że każdy zostanie ukontentowany, a kiedy już się wszyscy dobrze najemy i pobawimy, to jeszcze będzie można spalić kalorie, bo i zumba na wesoło będzie. A kogo jeszcze Państwo zaprosili? Bo wspominał Pan, że jedzenie, rysunki to przede wszystkim, a jeśli chodzi o taką scenę kabaretową? No, od lat współpracujemy z Arturem Andrusem, który, jak sam sobie mówi, już jest częścią Satyrykonu. I Artur co roku przywodzi do nas zupełnie autorskie i tylko na Satyrykon przygotowywane projekty. Tym razem będzie to niezobowiązujący, trochę męski, trochę kabaretowy show, tak bym to powiedział, bo tak też o nim mówi sam Andrus, ale co tam będzie, to się dowiemy tak naprawdę dopiero na scenie, bo jak znam życie i Artura Andrusa, to cały program przygotuje parę godzin przed tym spotkaniem z widzami, bo tak robi co roku. Jest to rzeczywiście zamysł taki dedykowany. A którego czerwca spotkanie? To jest 17 w sobotę o godzinie 19, jeżeli dobrze pamiętam, zaczynamy. W sali maneżowej Akademii Rycerskiej, więc na głowę nam nie będzie kapało. To ważne, bo sali bywarcy naszych występów kabaretowych wiedzą, że czasami były one robione na dziedzińcu Akademii, a tam czasami też lubiło pokapać. Tym razem na pewno nam to nie grozi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Grzegorz Szczepaniak, organizator Satyrykonu. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.